2 września 1945 roku Japonia ogłosiła swoją kapitulację. Wszyscy żołnierze armii cesarskiej złożyli swą broń. No prawie wszyscy. Gdzieś na jednej z filipińskich wysp dzielnie stawia opór wrogowi podporucznik Hiro Onoda i na służbie pozostanie on aż do 1974 roku, nie dając wiary plotkom dotyczącym rzekomego zakończenia II wojny światowej. W grudniu 1944 roku Onoda wysłany został przez swych przełożonych na wyspę Lubang, gdzie miał dołączyć do stacjonujących już tam japońskich żołnierzy. Jeden z przełożonych, major Tani Gucci, miał rzec. To może trwać trzy lata, może trwać pięć, ale cokolwiek by się działo, my wrócimy po ciebie. Pod absolutnie żadnym pozorem nie wolno ci dobrowolnie poddać się. Wkrótce wojska amerykańskie wraz z siłami filipińskiego sojusznika wylądowały na wyspie i wybiły prawie wszystkich towarzyszy broni o nody. Podporucznik wraz z trzema ocalałymi żołnierzami zmuszony został do wycofania się na pobliskie wzgórza, skąd można było prowadzić akcje partyzanckie. Pierwszy z żołnierzy poddał się filipińskim wrogom po oddzieleniu się od swojego oddziału w 1949 roku. Drugi został zastrzelony. Mijały lata. Podporucznik i jego ostatni ocalały kompan prowadzili swoje partyzanckie działania, będąc święcie przekonanymi, że wojna trwa dalej. W 1972 roku policja namierzyła ich, gdy akurat zajęci byli paleniem ryżowego pola. W wyniku strzelaniny stracił życie ostatni z żołnierzy. W 1974 roku pewien japoński student Norio Suzuki, przemierzając świat, trafił na terytorium ostatniego żołnierza armii cesarskiej stacjonującego na wyspie i, nie bacząc na niebezpieczeństwo, rozpoczął jego poszukiwania. Młodzieniec zaprzyjaźnił się z Onodą, lecz mimo to nie mógł przekonać go do tego, że wojna już się dawno skończyła. Student postanowił odszukać wcześniej wspomnianego majora Taniguchi, który czym prędzej ruszył na spotkanie ze swym podwładnym. W marcu 1974 roku nastąpiło oficjalne złożenie broni przez Onodę. Dzielny Japończyk przyodział nadgryziony zębem czasu mundur i zgodnie z wojskowymi zasadami oddał swoją szablę przełożonemu. Hiro Onoda w trakcie prawie 30-letniej wojny partyzanckiej zabił 30 filipińskich niewinnych obywateli. Być może to właśnie dlatego w 1996 roku onoda wrócił na wyspę Lubang i przekazał 10 tysięcy dolarów jednej z miejscowych szkół. Legendarny żołnierz zmarł 16 stycznia 2014 roku w Tokio.